Cześć! Byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili łapkę w górę, ponieważ zostawiacie ich ostatnio bardzo dużo i moje statystyki ponownie wzrastają, co bardzo, bardzo mocno mnie cieszy, a chciałbym, żeby mój kanał się rozwijał. Ponadto, jeżeli nie subskrybujecie, to też zasubskrybujcie, ponieważ ostatnio, nie wiem, ludzie odsubskrybują mnie, ale ostatnio jest coraz lepiej, kiedy o tym mówię, więc bardzo bym o to was prosił, bo to też jakby rozwija kanał. Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Ultra Hardcore. To jest chyba, nie wiem, który odcinek, czwarty, piąty, może coś takiego. W każdym razie dzisiejszy odcinek potrzebował bardzo dużo przygotowania. Na tyle dużo przygotowania, że aż się chyba po prostu zmęczyłem trochę Minecraftem, rzeczywiście. W każdym razie, na pewno przygotowałem sobie 16 perełek, ponieważ będziemy robić sobie 16 oczu, którymi będziemy się dzisiaj dostawali do twierdzy. Kurde, ostatnio coś za dużo walki ze smokiem, co nie? Ale będzie ona niestety też dzisiaj. Kurde, tak w sumie zapomniałem, że zostawiłem łuk w tej skrzynce. Aha, dokładnie, to była skrzynka, w której przygotowywałem rzeczy właśnie na dzisiejszy odcinek. A w tej skrzynce w sumie wszystkie rzeczy mi się mieściły i te rzeczy, które w sumie w większości zbierałem teraz poza nagraniem do przygotowania do tego odcinka, w sumie wyrzucałem, bo to było jakieś tam z takich cobblestone. Właśnie, nie mam budulca żadnego, nie mam drewna. Okej, weźmy sobie wodę tak w ogóle. Wodę ja w sumie nauczyłem się, dobra, może najpierw dokończę, jak będziemy kopać się do twierdzy, to przecież wykopiemy bloki, które są nam potrzebne. Dobra, teraz tak, rzućmy okiem, pójdźmy, dobra, zlagowało leciutko, w tę stronę, a ja chciałem w drugą, ale beznadzieja. No dobra, to tak jak standardowo, 1000 kratek w tę stronę, to będzie jakieś minus 250x. Zrozumiałem w sumie, na czym polega, w sensie jakby ja zrozumiałem cały czas, na czym polega, ale dopiero teraz się zorientowałem, że jeżeli na przykład przez przypadek weźmiemy, dobra, reprezentuję na rzece, czasem zdarza się coś takiego, że bierzemy wodę do wiadra, ale to jest tylko po stronie klienta, a po stronie serwera tego nie robimy, co oznacza, że ta woda nadal tutaj jest, ale nam się wyświetla, że jej tutaj nie ma, oraz mamy ją w wiatrze, ale jeżeli ją położymy, to natychmiast znika. I wtedy to jest taka dziura jest, że tutaj po prostu nie zapełnia się, ponieważ my to widzimy jako pustą dziurę, ale tak naprawdę tam jest woda, dlatego nic się z tym nie dzieje. I w sumie zauważyłem, że jeżeli zrobię coś takiego, bo się zastanawiałem, mogę to wziąć i położyć, ale jak to zabiorę z kolei, to skąd będę wiedział, że to, że teraz zabrałem, nie jest taką ghost wodą, czyli nieistniejącą. No i w sumie, jeżeli zbiorę taką wodę i woda zacznie zlatywać, aż zniknie, to znaczy, że ją zabrałem. Nie może być inaczej, więc w taki sposób właśnie trzeba to robić. Tak w sumie ogarnąłem, a wcześniej tego jakoś nie ogarnąłem, no nie wiem. Kurde, czasem jak sobie tak myślę, kurde, dla mnie jakby, może na odcinkach nie jest to aż takie nudne, w sensie może odcinki moje są ciekawe rzeczywiście, ale to zbieranie tych samych rzeczy tak naprawdę, tak jak na przykład enderperły, ciągłe zbieranie tych enderperłów. O, jest ocean, bardzo fajnie w sumie, chociaż niezbyt, bo jak będę rzucał na minus 750, znaczy na 200, minus 250 klatce, to może nie aż tak fajnie, ale no dobra, spróbujmy to zrobić. Wow, jak delfiny skaczą wysoko, fajnie, śmiesznie, no dobra. O, cholipka. Nie zabrałem ze sobą wystarczająco dużo jedzenia. Ajajaj, mam tylko 10 tego. A to wiecie co? Bo chciałem wrócić się do wioski, ale nie wiem, czy jest sens nadal wracać się do wioski. Może po prostu wezmę takie świniaki, pozabijam i przepalę sobie już w twierdzy to jedzonko na takie upieczone. To, bo ja nie potrzebuję dużo więcej jedzenia niż mam. Bym tak z 20-30 mięska chciał, zamiast tego co mam 10. Więc po prostu pozabijam sobie jakieś tutaj lokalne zwierzaki. O, jakieś kurczaki tutaj. Albo nie, jednak wracam do wioski, bo zapomniałem również zabrać łóżka ze sobą. O tym zapomniałem i robi się noc, jak najszybciej tutaj do wioski. To jest nasza wioska, to jest ta sama wioska, nie mam pojęcia, ale to nie ma znaczenia, będę mógł się i tak przespać. Jak najszybciej. Czemu tu nie ma łóżek nigdzie? Jak, co to jest w ogóle? Jakie obstrane domy? Ja pierdzielę, no jeśli zaczną potwory respić i one będą tutaj rano, tak jak ten creeper tutaj na przykład, o Jezus. I tu nie ma łóżka. Zarąbiste te domy, nie no, fajne domy, gdzie nigdzie nie ma łóżek absolutnie. To ja pójdę po prostu do mojego domu, bo w moim domu jest łóżko, tyle wiem. Ja pierdzielę, obstrana wioska. I tu nie ma łóżka, gdzie są łóżka?
Dobra, który tutaj wieśniak ma łóżko? Ty masz łóżko w chacie. No to ty za karę stracisz łóżko za to, że nikt z swoich pobratymców nie miał łóżka, żeby się podzielić z biednym wędrowcem potrzebującym łóżka. Ja wywalę też tę terakotę, niech ktoś tam ma dziurę sobie w domu. Czyli dwa domy pozbawiłem jakby łóżka, bo jednego domu pozbawiłem jakby bycia domem, a drugiego pozbawiłem po prostu łóżka. Dobra, i jeszcze jedzonko, tak? Wiecie co? Może jeszcze? Tak sobie pomyślałem. Skoro i tak już jakby to jest finałowa walka ze smokiem najprawdopodobniej, lepiej może zenchantuję sobie siekierę na jakikolwiek poziom jestem w stanie. Właśnie, w sumie wystarczy, że rozwalę jedną biblioteczkę. Już będę miał, bo mam 28 poziom w tym momencie. Siekierę bym sobie chciał zenchantować, bo będę... niewiarygodne. O kurde, ja zapomniałem. Dobra, nieważne, nieważne, bo chciałem zenchantować sobie siekierę może na jakąś fortunę fajną, żeby móc zadawać sobie więcej obrażeń, ale tak naprawdę siekiery nie da się tak ozenchantować na sharpness, bo tylko sharpness by mi dawało coś takiego. Musiałbym zenchantować książkę i dopiero książkę wbić w siekierę, a tak to nie da rady, kurczę, zapomniałem o tym. Chociaż gdybym na miecz nałożył, to bym dostał 9,5, aha, ale to, a to nie ma raczej dużego znaczenia. Dobra, to nieważne tak naprawdę, nieważne. Ale zenchantowałem sobie siekierę na Unbreaking 3 Fortuna 2, no fajnie, no nie wiem, może Unbreaking coś mi tutaj zrobi w tej siekierze, chociaż wątpię. W każdym razie wspominałem wcześniej o tym, że takie grindowanie, ciągłe powtarzanie jest bardzo nudne dla mnie i możliwe, że będę musiał sobie zrobić po prostu przerwę od nagrywania, chociaż zastanawiam się po prostu... Tak sobie ostatnio pomyślałem, że moje serie ciągle ostatnio wyglądają tak, że zaczynam jakoś na jakichś tam warunkach i kończę, po prostu robię dokładnie to samo, czyli zbieram rzeczy, jakieś tam, wiecie, surowce, żelazo, diamenty, potem idę do Netheru, zbieram Blaze Rody oraz Ender Perły, no i potem idę do twierdzy, żeby znaleźć portal i potem idę do kresu zabić smoka i w sumie to się powtarza wszędzie. I tak sobie pomyślałem, może bym zaczął już robić te przeglądy modów, jakieś bym sobie wybierał mody na przeglądanie, coś takiego. Będę też chciał wprowadzić to, że Hypixela dużo będę częściej się nagrywać. Będę chciał zrobić tak przede wszystkim, że w soboty, bo czekajcie, wy to widzicie w sobotę. Tak, na pewno w sobotę. Dobra. To żeby w weekend pojawił się Hypixel, czyli że i w sobotę i w niedzielę byłby Hypixel. I zastanawiam się, czy już od następnego tygodnia tego nie zastosować. To mi powiedzcie. No to bym miał jakby z głowy dosyć nieźle, bo mi się na przykład bardzo w ogóle Hypixel, na przykład Bedwarsy, super fajnie mi się nagrywa Bedwarsy. Uważam, że do oglądania są super ciekawe. Jeżeli chodzi o wyniki Bedwarsów, to no może nie wyróżniają się jakoś specjalnie, ale chyba można by powiedzieć, że lepsze są niż normalnych filmów. Chociaż ja już tak naprawdę nie sprawdzam wyników jakiś dosyć długi czas, ale pamiętam, jak ostatni raz sprawdzałem, to na pewno tak było. Super fajnie się nagrywa, nie wymagają przygotowania, bo nakład przygotowanie jest zerowe, czyli nie ma jakiegoś nudnego grindowania, po prostu wchodzę, wbijam, gram w Bedwarsy, jest zarąbiście. To jest trochę tak jak, kurczę, nie wiem, chciałem powiedzieć coś o streamerach na Twitchu, ale w sumie nie zawsze tak wygląda. Aż dużo streamerów na Twitchu ma taki jakby content, że jak grają w coś, to tych jakby grających, bo jest, są też ci z Just Chatting, którzy robią, no nie wiem, coś komentują, albo chociaż no jakby różni są no zróżnicowany jest Twitch, ale ci, którzy grają, to często grają w na przykład jakieś gry multiplayer, które, wiecie, cały czas są jakby, że grają multiplayer z innymi graczami, na przykład jak w CS-a, nie, że są rundki, w których jakby gra jest ta sama, ale po prostu rundy wyglądają inaczej i inaczej. Chociaż nie wiem, czy CS jest dobrą, no dobra, jest dobrą, CS na przykład, nie CS, albo na przykład Fortnite, tak samo. Chociaż Fortnite też nie jest już ostatnio popularny. Co jest w ogóle ostatnio popularne na Twitchu? Nie wiem nawet.
I fajne jest to, że na przykład Hypixel umożliwia nam zrobienie tego samego z Minecraftem, że my mamy jakiś online fajny serwer, na którym jest fajny tryb, w którym można sobie pograć. I ja bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę, ja bardzo to lubię właśnie. No i po prostu chyba obecnie na kanale jest to moja ulubiona seria. Zresztą na Hypixel to nie jest zawsze Bed Warsy, chociaż Bed Warsy mi się najfajniej nagrywa. Są to też inne tryby, które też są równie fajnie. Może będę też nagrywał jeszcze jakieś tryby, które już się pojawiły, ale na pewno będę jeszcze nowe tryby nagrywał. Chociaż jutro jednak mimo wszystko będą Bed Warsy. Jutro będą Bed Warsy. Kurde, ja miałem rzucać oczy. Ja tak gadam sobie z wami, tak mi się fajnie gada. Ja oczy miałem rzucać. No pewnie, że już trzeba wracać. Ale dobrze, że przynajmniej troszeczkę ruszyłem się na osi... W tej osi właśnie, dokładnie na tej osi. A czekajcie, to ja... no dobra, to wróćmy się w takim razie, jeżeli tam muszę się udać. Więc, od następnego tygodnia najprawdopodobniej w sobotę i w niedzielę będzie się pojawiał Hypixel. Bo dzisiaj pojawia się tylko w niedzielę Hypixel, a raz w tygodniu, teraz będzie dwa razy w tygodniu w sobotę i w niedzielę. I będę miał wtedy tylko 5 dni w tygodniu, w których będę musiał wymyślić coś ciekawego. No i właśnie ten przegląd modów. Przegląd modów to jest zdecydowanie coś, co będę chciał też robić. No tak jak mówię, jako że zrezygnowałem z tych serii na modach ze względu na wydajność, której no niestety nie jestem w stanie poprawić w sumie w żaden sposób, content na kanale będzie się dosyć dynamicznie zmieniał, więc jeżeli chcecie oglądać jakąś konkretną serię, jeżeli czegoś oczekujecie ode mnie, to możecie oczywiście napisać. Ja chętnie przyjmuję wszystkie pomysły, jeżeli mi się spodobają, nawet wprowadzę i po prostu pochwalę, powiem, ten użytkownik dał mi ten pomysł, jeżeli chcecie takie małe wyróżnienie, to możecie mi dać jakiś pomysł. Tylko mówię, musiałbym się spodobać, ale mi się kurde wszystko w Minecrafcie ciekawsze od wanilii podoba, więc możecie mi powiedzieć. I jeżeli jesteście tu dla jakiejś serii, to możecie równie dobrze już opuścić kanał, bo bardzo będzie się dynamicznie zmieniał content. Dzisiaj sobie gramy na Ultra Hardcore na 5 sercach i Hypixel jest... Hypixel będzie na pewno stałą serią. Hypixel będzie bardzo stałą serią. Jeżeli lubicie oglądać Bed Warsy i różne jakieś tryby Hypixelowe, to zostańcie w sobotę i w niedzielę będą się pojawiać. W niedzielę na pewno, a w sobotę najprawdopodobniej. Dobra, dobijmy do tej wyspy pustynnej. Dobra, to będzie 1000 kratek w tę stronę. Wow, jaki śmieszny kanion, patrzcie na to. Kanion, który jest dosłownie pod wodą. W sensie on się tak wygenerował, że wchodzi w ląd w taki sposób, że tak troszeczkę wchodzi. Zobaczcie, tu nawet jest piasek, który... ale śmiesznie wygenerował. Chciałem powiedzieć wygenerowany, a powiedziałem tak, wygenerował się. Tak, prawie tak powiedziałem. Więc tak jak mówię, no nie wiem, za 2 miesiące będzie... przegląd modów, dobra, za 2 tygodnie będzie przegląd modów, za 2 miesiące będzie, nie wiem, może jakieś specjalne mapy będę przechodził? Nie wiem, no ciężko mi wymyśleć teraz pomysły z głowy, nie wiem, za rok może będzie jakaś paczka modów, za 2 lata może będzie inna gra w ogóle, jakaś na kanale też niż Minecraft, co deklarowałem już kiedyś, że będę chciał na pewno nagrywać, ale na pewno optymistycznie patrzę na to, żeby nagrywać cały czas, żeby codziennie pojawiły się filmy. I dlaczego ja nie rzucam tych oczu? Czy jestem głupi, czy co? No właśnie, już dawno minąłem te twierdze, na pewno. Oczywiście, że ją minąłem. Za dobrze mi się po prostu z wami gada, mimo że jakby ja wiem... Okej, to jest taki troszkę jednostronny dialog, że ja wam tylko coś mówię, wy mi nie możecie odpowiedzieć, ale po prostu fajnie mi się gada do was, do widzów. Fajnie jest wiedzieć, że ja wiem, że ktoś potem będzie tego słuchał i może jakieś będzie miał przemyślenia, może ja coś mi napiszę w komentarzu, zawsze mi się fajnie czyta wszystkie komentarze. Mogę już spać? Nie. Za to rzucę okiem, może w drugą stronę. Kurde, czy jest pod wodą? 100% pod wodą jest, twierdza. Na 100%. To niezbyt dobrze. Bo ja nie mam respiration na hełmie. Ja sobie hełmy zakląłem chyba jeszcze na odcinku. Spodnie też zakląłem sobie. Kiedy miałem jeszcze Protection 2, to był wtedy, kiedy no jakby miałem ten enchanting nieulepszony. Potem ulepszyłem ten enchanting na 30 poziom, zenchantowałem to na Protection 4 Torrents 2. Potem jeszcze budki całkiem niedawno, to zrobiłem Protection 4 Unbreaking 3. Dlatego też budki nie mają żadnego śladu użycia. Dobra, spróbuję. To będzie ciężkie. Nienawidzę twierdz pod wodą, bo muszę robić takie tunele długie. No czy ty, delfinie, mi zabrałeś oko? On mi oko zabrał. What? Alo, delfin? Ty, on mi zabrał oko i co, on go już nie wypuścił? Nie wiem, jak działają delfiny. A dobra, wypuścił je tutaj.
Dawaj, no dawaj mi to oko, a nie cegłą. Zaraz go zabiję, ja pierdzielę. O, mi daje szybkie pływanie, nie? W tym momencie. Tak, daj mi szybkie pływanie. Znaczy, ja muszę się cofnąć troszeczkę tutaj. O, to jest twierdza, tak? Ja tu widzę twierdzę. Tak, dobra, tu jest twierdza, dobra, to łatwo. To jeżeli widoczna jest twierdza pod wodą, bo ja mówię, nie lubię twierdzy podwodnej, ale jeżeli jest ona trochę widoczna, to jest bardzo dobre, ponieważ mogę sobie wtedy wkopać się i zobaczyć sobie, gdzie jest, w sensie, o Boże. A, dobra, wybuchnij, wybuchnij. Pamiętajcie, że ja nadal nie powinienem otrzymać żadnych obrażeń, bo ja nadal jestem na ultra hardkorze i będę o tym pewnie zapominał dosyć często. Ej, jakie ładne, jak ładnie tu się wygenerowało, patrzcie. Ale ile tu jest zombie, no bez przesady troszeczkę, może przesadziłaś troszeczkę giereczko z ilością dania tutaj w ogóle mobów po prostu. I to jest skrzynka, nice. I chleb w środku, ja powiedziałem, mam stack chleba. No kurde, tam jest szkielet. To jest za tymi drzwiami. Dobra, ja wyjdę stąd i ja sobie obejdę te wszystkie po prostu strony. W sensie, kolejna skrzynka, żelazne leginsy, no raczej niezbyt. Obejdę sobie po prostu wszystkie strony. W takim sensie, że hej, ja bym chciał, halo, what? Co to było? To było mega dziwne. Właśnie, w sumie wziąłbym sobie, to były żelazne drzwi, nie? Mam je ze sobą. Wezmę je sobie i wstawię je sobie, jej, przestraszyłem się, że to jest zombiak. Wstawię je sobie tutaj, żeby oddychać. Dobra, czyli tutaj nie ma nic po prostu. Dobra, sprawdzę sobie, o nie, to pielec, weź umrzyj, co? We umrzyj, 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 umrzyj. Dobra, i szybko oddychać z powrotem muszę. O. Dobra, to pielce zabijem. W kapie się... Nie, no tutaj nie będzie portalu, nie? Chyba, że tutaj będzie może portal, ale nie, bo to jest tutaj jest korytarz po prostu, nie? Czekajcie. O, i patrzcie teraz. O! O kurde. Uff. Wiecie, co jest taki błąd? Nie wiem, czy on jest powszechnie znany w Minecrafcie. Wiem, czy jeżeli szkielet wystrzeli swoją strzałę, i my dopiero zablokujemy... O, właśnie, widzieliście? Chyba właśnie to się stało. Oj nie, dostałem połowę serduszka obrażeń. A myślałem, że go po prostu pokonam, ale słabo. Nie fajnie. Dobra, czy ja tu byłem? Okej, okay, no tak, przecież ten korytarz będzie tutaj prowadził. No i czy głupi jestem, czy coś. Ale co, to on tu schodzi w dół, twierdza, albo się kończy. Schodzi w dół, tak. To my chyba tutaj sobie pójdziemy. Wezmę to jakoś tutaj może... rozgraniczę. O, tak? Dobra, niech będzie, już wykorzystam te trzy bloki. Dobra, kurde, szkoda, że się nie wkopaliśmy tutaj, bo nie mam teraz tak za dużo bloków. Mam drewno oczywiście, ale drewno jest takie średnie. Silverfishe, oczywiście. Widziałem was wczoraj, czy mi się wydaje? Co było wczoraj? Minecraft bez diamentów skończony. Dobra, okej. Okay. Nie wiem po prostu, gdzie eksplorować dalej, bo... no jakby z mojej perspektywy zwiedziłem wszystkie części twierdzy, które jakby są dla mnie dostępne. O cholipka, co tu się dzieje, przepraszam bardzo, przede wszystkim, co tutaj się odwala? I po drugie, dlaczego tam są drzwi rozwalane? W sensie ja wiem dlaczego, bo jesteśmy na trybie hard, a są tutaj zombie w tej twierdzy, które mogą rozwalać drzwi, a niektóre tutaj drzwi też są żelazne. I tutaj jest szkielet, tu jest trzech szkieletów w klatce, wow, no to nieźle. Trzech czy czterech? Trzech, dobra, okej. Okej, zejście na dół, a donikąd. Zarąbiście. Piercing 4, Riptide 3, Flame Knockback 2? Kurde, to jest coś, to jest niezła, niezłe książki, niezłe, niezłe, no. Ha, tutaj nic, ale mamy empty map, to fajnie. Pomoże mi to cokolwiek? A nic mi to nie pomoże, bo jesteśmy pod wodą, zapomniałem, jesteśmy pod ziemią. Myślę, że może pomoże mi to cokolwiek, a co jedyne, co mi to pomogło, to że pokazało mi, że jestem na środku oceanu. Chociaż nie jestem na takim środku oceanu, to akurat taki zasięg ma mapa. Lubiłem pewnie powiększyć czterokrotnie w tym momencie, czyli że jeden raz ją powiększyć, to pokazałaby mi coś bardziej optymistycznego, że znajduje się niedaleko takiej pewnej wyspy pustynnej. Kończą mi się już pochodnie w sumie. Czekajcie, tu chyba byłem tutaj w dół. Tu nie ma nic, tak?
Aha, nie, dobra, tutaj byłem, tu mnie jeszcze nie było. Dobra, to przejdźmy sobie. O nie, znowu, kurde. Ajajaj, 3,5 serduszka, no słabo, ale przynajmniej schodzę sobie w dół. To fajnie całkiem. Dobra, nietoperek. Dobra, tutaj mamy fontanienkę. Dobra. I o! Jest portal, jest! Fajnie. Chociaż dużo dłużej niż ostatnio go szukałem. To nie było aż tak źle. Przynajmniej było całkiem tutaj ciekawie. Znowu miałem całkiem niezłe szczęście, że tutaj wszedłem. W sumie patrzcie, bo tutaj nie ma nic. A tutaj też nie. A tu? Co tu? Aha, tutaj tędy wyszliśmy. Dobra. Czyli co? Od razu. Zamurowuje się. No i co? Chyba najtrudniejsza część w tym momencie. Walka ze smokiem. Pamiętajcie, że ostatnio... A, co ja zrobiłem? Mogłem zachować dwie enderperły na wszelki wypadek. W każdym razie, no tak, odpalam sobie portal. Ale tak, uporządkować ekwipunek czy nie? W sumie, bo ja wiem. Na pewno chcę sobie drewienka troszeczkę przerobić. Jeszcze troszeczkę. O tyle, dokładnie. I coś takiego mniej więcej zrobić. Dobra. Troszeczkę sobie uporządkuję jednak ten ekwipuneczek. 6 strzał mam dodatkowy ze szkieletów. O, to ciekawie, no to fajnie całkiem. Dobra, wale też to. I tak, to musi pójść na główny ten. To wiadro na pewno, tak, 12 złotych jabłek. Ma pan, nie wiem, czy, chyba nie. Dobra, co będzie lepsze? Protection 4? Aha, no tak, no to nie może być nic lepszego niż diamentowe buty Protection 4. No chyba, że netherite'owe, lol. Kurde, jak dawno nie szukałem netherite'u, nie? Muszę utrwalić troszeczkę moją metodę. Muszę wam przypomnieć o tym, że ona istnieje. Dobra, no i zamienię sobie też, albo jeszcze sobie nie będę zamieniał. No i co, chyba wejdę do endu już z wyregenerowanym zdrowiem, z maksymalną absorpcją. No i cóż, żeby nie zginąć. Najważniejsze to nie zginąć. Pamiętajcie, że ostatnio jak była walka ze smokiem, to smok zadał nam w pewnym momencie nawet 8,5 serduszka obrażeń. No widzicie, troszeczkę słabo, jeżeli zadał nam 8,5 serduszka obrażeń. Tutaj mamy 7 serduszek maksymalnie, nie? I pewnie będę po prostu jadł jabłka, żeby mieć tę absorpcję, nie żeby regenerować sobie zdrowie niekoniecznie. Więc na pewno będę tak robił, znaczy na pewno, najprawdopodobniej. Więc myślę, że mogę założyć, że mam jednak te 7 serduszek, co jest w sumie całkiem mądre, żeby założyć, że mam po prostu 7 serduszek i po prostu absorpcję cały czas. Oho, dobra. Dobra, 3 razy udało mi się, w sensie 3 razy. 3 kryształy już rozwalone, fajnie. 4, całkiem szybko. Dobra, spróbuję, może uda się, może, okej, dobra, jesteś blisko i to mi się nie podoba. 4 kryształy, tak? To będą 5. Oj, coś mi nie idzie. O, dobra, 5. Dobra, i jeszcze są 4 na wysokich drzwiach i 1 pod kratką. Dobra, to pójdźmy do klatki najpierw. Muszę cały czas obserwować smoka, cały czas muszę wiedzieć, gdzie on się znajduje, bo nie mogę dopuścić, okej, dobra, nie mogę dopuścić, żeby mnie zraszował i wystrzelił w powietrze. Do tego nie mogę dopuścić, bo to będzie całkiem blisko śmierci dla mnie. A jednocześnie muszę rozwalić tyle kryształów. Dobra, proszę rozwal się, nie rozwalił się cholipka. Proszę rozwal się. Nie wiem, czy się nie rozwalił przypadkiem właśnie. Ale mógłbym je przestać ten smok atakować dosłownie. O, dobra, o, ale to był fajny, miły strzał. Troszeczkę był na ślepo, dlatego był taki fajny. No przestań mi napierdalać, debilu zajebany. Sorki za przeklinanie, ale ja zawsze wyciszam przeklinanie, więc o to się nie martwcie. Ale ile on może mnie napierdać? No co to ma być w ogóle? Jakie oszustwo? Dobra, tam walić ten kryształ. Nie walnąłem tego kryształu niestety. On jest tak wysoko. Jak się kiedyś walczyło ze smokiem? Dzisiaj to się nie da tych kryształów rozwalać. Tych najwyższych. No ja pierdzielę. Ja przynajmniej nie umiem. Dobra, może rozwaliłem już tamtego kryształa. Pójdę ten rozwalić. Smok będzie moim drogowskazem przy rozwaleniu kryształu, chociaż ten widać nawet. Ten nawet widać, okej, w porządku. Dobra, czyli ten jest rozwalony. Dobra, spróbuję go już, spróbuję go już, no. I wiecie co, ja mam na tyle dużo strzał. No dużo, 35. Że ja będę po prostu próbował go, że nie będę go próbował atakować. O, no super. O nie, wiem co robić. Nie wiem co robić. Chodźcie tu, debile. No chodźcie. No chodźcie, głąby. No chodźcie. No chodźcie.
to myślicie sobie, że o nie, bardzo źle jest, jest bardzo źle, bardzo jest źle, jest bardzo źle, jest tragicznie. Czy on nie zabił przypadkiem Endermanów, którym nie atakowały? Tak, zabił. Albo ewentualnie te Endermany się sfokusowały na niego. No cóż, straciłem jedno oko, znaczy jedno oko, jedno jabłko, to nic. Popełniłem błąd, to muszę za niego zapłacić. I wydaje mi się, że on rzeczywiście się nie leczy, czy ja tam ten kryształ też już trafiłem. Dobra, jednak spróbuję do niego może podejść, bo boję się, że troszeczkę strzał stracę. Nie wiem, czy chcę go w głowę walić, bo ostatnio wiecie, jak waliłem w głowę smoka, nie mogę nawet. What? Teraz mogę. Ostatnio jak waliłem w głowę smoka, to mnie wystrzeliwał w powietrze, a to jest ostatnia rzecz, której bym chciał w tym momencie, teraz, dzisiaj. Czy mam jakiekolwiek enderpery? Bo on zabił kilka tych endermanów, nie? One gdzieś tu powinny być, leżeć w takim razie, nie? Czy mi się wydaje? Jest jedna enderpera, proszę bardzo. No to bardzo fajnie, będę ją miał w pogotowiu, gdyby jednak coś się stało. Dobra, strzelam go, ale strzelanie jest nieefektywne, teraz to widzę. No ile razy może on się obracać? Dobra, zaraz do niego podejdę. Od tyłu go zrobię, kurde. No nie, nie trafiłem najgorzej. Żeby mnie tylko nie walnął tym swoim oddechem. Co jest? What? Myślę, że on odlatuje, on się obrócił po prostu. On tak może? O Jezus! Dobra. Ech. Troszeczkę niezręcznie, wiecie? Tak troszkę. Od razu zrobię spectate ward, wiecie dlaczego? Bo... Puf. Te przedmioty niech nie znikną i niech ich smok nie rozwali. Puf. Rzuciłem perłą i ona chyba nie doleciała. Nie wiem, co się z nią stało. Ona zniknęła i w ogóle nie widziałem nigdzie. Chyba uderzyłem mikrofon, przepraszam. A nie, jestem głupi, nie mogę wrócić na ten świat. Nie mogę wrócić na ten świat, więc te przedmioty mogą się tam równie dobrze rozwalić. Ale ta, Spectate World, czy ja mógłbym... Chciałbym tego sprawdzić, czy ja na takim świecie mogę. Game Mode Creative na przykład. Mogę, ja mogę wrócić na taki świat. Okej, okay, czyli na przykład jak będę Survival, to mimo... czy ja nie tracę tego świata na zawsze, tylko on miał... twardza jakby w spektatorze, on mi nadaje spektatora i jako, że komendy zawsze są wyłączone jako takie domyślnie, to dlaczego tu się świat nie ładuje? Przecież jestem... Halo, spektator też ładuje świat, what? O co chodzi? Ty co jest? Przecież spektator ładuje świat. Co się dzieje? What? Nie wiem, o co chodzi. Może to włączenie komend coś popsuło, ale w każdym razie trochę straciliśmy świat, co nie? Troszkę niezręcznie to wyszło, bo rzuciłem tą perłą, nie? Mogłem próbować się jednak... Miałem wystarczająco dużo zdrowia, mogłem się próbować się wiadrem ratować ewentualnie. A byłem bardzo blisko do zabicia smoka. No tak jak mówiłem, nie nastawiałem się na to, że za pierwszym razem mi się uda, ale byłem tak blisko, więc szkoda trochę, szkoda. No jedyne co mogę zrobić to... O, mam kapsloka, okej. UHC2, no i to jest jedyne co mogę zrobić, no bez kitu, co nie? Dobra, co tu chciałem jeszcze? Chyba nic więcej. Tak, hardcore, game rules, regenerate health off, bo i tak bym to zrobił komendą, ale... już walić. Może będzie szczęśliwszy ten... świat, w sensie tamten miał na pewno bardzo szczęśliwy nether, ale nie miał zbyt dobrej twierdzy. Dobra, oczywiście włączam cheaty na chwilę tylko, żeby wpisać sobie, czekajcie, jak to jest, atrybutę, mopap, Minecraft Generic Max Health, Base 10, tak? Base Set 10, tak. Tak, mam 5 serduszek teraz. Wyłączam to wszystko, restartuję sobie światy, odpalam ten. No i proszę bardzo, no i cóż, zbieram drewno, no co mogę powiedzieć? Naprawdę niezręcznie wyszła ta śmierć, ale no trudno, takie zasady. Po coś ta seria jest, po coś jest. Ale będą tu się powtarzały miniaturki, tytuły, wiecie? Ja pierdzielę. Zakładając, że spałem za każdym razem na tamtym świecie, wydaje mi się, że około 33 dni przeżyłem na tamtym świecie. Zakładając, że spałem za każdym razem, można przyjąć, że taki dzień to było 10 minut. Czyli łącznie
330 minut to by było dobre. Zaokrągnijmy do 400, ponieważ jeszcze zachody i wschody słońca możemy wliczyć. 400 minut to jest 6 godzin i 40 minut. Uff, ciężko, naprawdę grubo. Tyle czasu zmarnowane, a mi się wydaje, że więcej. Mi się by wydawało, że więcej. Kurde, jakoś tak mega krótko. No dobra, może i tak. Może i tak. No dobra, będę musiał od nowa zrobić, kurde, wszystko. Dobra, zróbmy sobie siekierkę, żeby te świniaki pozabijać. I żeby mięsko, przynajmniej podstawowe takie. Kurde, no mocno niezręcznie. Nadal nie mogę uwierzyć, że zabijamy perła, która nie doleciała pewnie, nie wiem, jeden blok czy coś takiego. Kiedy już prawie zabiłem smoka, ja powiedzę, najbardziej mnie wkurza to, że on może mnie w portalu zaatakować, bo jak on się ruszy, to on się tak buguje często. To mnie najbardziej wkurza chyba we smoku, wiecie? Tak mi się wydaje. No dobra, tam już widzę portal, ale was po prostu pożegnam tu, no. Kurde. Co mogę powiedzieć? To z siekierką w dłoni żegnam się z wami bardzo serdecznie. No cóż, widzimy się jutro o 18. Na Hypixelu, na Bedwarsach. Niestety, jutro będą Bedwarsy. Niestety. Fajnie bardzo, ale troszkę więcej zróżnicowania chciałem, a niestety mieć nie będę, bo dopiero za tydzień będę mógł coś zrobić innego niż Bedwarsy. No ale cóż, no tak, żegnam się z wami, widzimy się jutro o 18. Trzymajcie się, a ja póki co zmykam. No i cześć!